Ranking UEFA, które miejsce zajmuje Polska w europejskiej hierarchii po meczach Legii Warszawa, a także Rakowa Częstochowa. Cześć, widzimy się na kanale 365 dni o piłce po tym pucharowym czwartku i jak co piątek po tych właśnie meczach w europejskich pucharach polskich drużyn, witam w kolejnym rankingu UEFA, więc aktualizacja tego klubowego rankingu, jak to wygląda z perspektywy polskich klubów. No i żeby sobie to wszystko podsumować, no bo jest to przecież ostatnia aktualizacja w tym roku 2023, Legia Warszawa gra dalej po tym jak pokonała AZ Alkmaar i z drugiego miejsca zameldowała się w 1/16 finału Ligi Konferencji, natomiast Raków no niestety odpadł, przegrał przede wszystkim z Atalantą Bergamo 0-4, taki trudny, ciężki wieczór dla kibiców medalików Sosnowcu, jednocześnie przegrał w takim korespondencyjnym boju w tym meczu drugim, no przecież cały czas śledziliśmy wyniki ze spotkania Sporting Szturm, tam wygrano Portugalczyków 3-0 i ostatecznie mistrzowie Polski za Burtą, a więc o tym klubowym rankingu, jak to wygląda i kogo Legia może trafić, bo to też jest ciekawe, o tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Zapraszam na początku do tego magicznego guzika o nazwie subskrybuj, kliknijcie koniecznie, żeby być na bieżąco. Pamiętajcie też o kciuku w górze. A teraz sprawdźmy, jak to wygląda. Przede wszystkim spójrzmy na wyniki polskich drużyn, jeżeli chodzi o punkty w rankingu. Tak to wygląda, jak doskonale pewnie pamiętacie. Raków poległ z Atalantą Bergamo. Natomiast łącznie ma na koncie 8 punktów w tej kampanii 23-24, licząc mecze eliminacyjne, a także już samą fazę grupową, uzbierał 3 oczka. Legia z kolei może pochwalić się zdecydowanie lepszym bilansem z uwagi na to, że ma po pierwsze bogatszą historię w tych ostatnich 5 latach, natomiast zdecydowanie też lepsze wyniki, łącznie teraz 18 punktów, a w tym sezonie patrząc na eliminację, a także fazę grupową Ligi Konferencji, aż 9 punktów. Na tle innych klubów, tak wygląda w ogóle czołówka, a więc 5 najlepszych klubów w Europie, no i jak się można domyślić, stawkę otwiera Manchester City, a więc ostatni zwycięzca Ligi Mistrzów, natomiast polskie kluby, jak widzicie poniżej, znajdują się odpowiednio na lokatach 86, 89, a także 163. Wysokie miejsce kolejorza oczywiście wynika z tego, że tamten sezon był świetny, Lech uzbierał 14 punktów docierając do ćwierćfinału Ligi Konferencji, natomiast Legia ma jeden punkt mniej, no i dlaczego też w ogóle o tym mówię, chodzi o to, że jest bardzo wysoka szansa, że Legia Warszawa będzie wysoko rozstawiona, jeżeli oczywiście zakończy ten sezon Ekstraklasy na miejscach gwarantujących eliminację europejskich pucharów. Oznacza to mniej więcej tyle, że w Lidze Mistrzów, eliminacja Ligi Mistrzów będzie grała od drugiej rundy, jeżeli chodzi o Ligę Europy. Jeżeli na przykład wygra Puchar Polski, chociaż wiemy, że już nie wygra, grałaby od rundy trzeciej, natomiast jeżeli chodzi o Ligę Konferencji, grałaby od rundy czwartej. Jak wygląda nasze miejsce i czy ono się w ogóle poprawiło względem naszych rywali? Jak doskonale pewnie wiecie, zawsze porównujemy sobie naszą konkurencję, a więc kogo mamy przed sobą, a także kto ogląda nasze plecy. Zerknijmy, powiedziałbym, na takie podsumowanie tego, jak wyglądają polskie kluby versus jak wyglądają nasi rywale. Jak doskonale w tej chwili widzicie, my plasujemy się na miejscu 20. Przed nami jest Serbia, natomiast za nami Chorwacja. Mam nadzieję, że w miarę to wszystko czytelnie tutaj narysowałem czerwonymi kolorami. Są oznaczone kluby, które po prostu poległy, natomiast z boku na żółto jest też adnotacja do tego, czy te kluby grają dalej, czy po prostu odpadły. No i zaczynając od Ligi Serbskiej, Crvena Zvezda musiała uznać wyższość Manchester City, jednocześnie odpadła z grupy Ligi Mistrzów. Nie będzie grała w pucharach na wiosnę, a to jest oczywiście dla nas dobra informacja. No i podobna historia z Cukaricki, które przegrało z belgijskim Genkiem, przegrało w grupie Ligi Konferencji, a także odpadło i nie zagra w fazie pucharowej tego turnieju. No i dalej oczywiście Polska, jeden klub w grze, to jest rzecz jasna Legia Warszawa, 1/16 Ligi Konferencji, a Raków, jak doskonale wiemy, poległ, no i zajął czwarte miejsce w grupie. Łączny bilans polskich klubów, no niestety tylko Legia zarobiła, to jest 0,75 punktu za zwycięstwo, 0,5 plus 0,25 za awans do kolejnej rundy. Natomiast spójrzmy dalej na Ligę Chorwacką, no to jest tylko jedyny reprezentant, a więc Dinamo Zagrzeb, wygrana z FC Balkani i jednocześnie awans do 1/16 Ligi Konferencji. Liga Chorwacka zgarnęła, podobnie tak jak i my, 0,75 punktu, no i cały czas w grze jest jeden klub, a więc Dinamo Zagrzeb.
Ciekawie z kolei robi się przed nami, a więc na tych miejscach 18, 17, także 16, jak doskonale widzicie, to jest odpowiednio Ukraina, Grecja, także Izrael. Oba kluby izraelskie awansowały dalej, to jest kolejno Maccabi Haifa, także Maccabi Tel Awiw. Haifa zagra w 1/16 Ligi Konferencji, natomiast Maccabi Tel Awiw, wygrywając swoją grupę, zagra w 1/8 Ligi Konferencji. Jeżeli chodzi o Ligę Grecką, dwie porażki klubów greckich, odpowiednio Panathinaikos, a także AEK Ateny, natomiast Olympiakos, a także PAOK Saloniki grają dalej. To jest kolejno 1/16 Ligi Konferencji, także 1/8 Ligi Konferencji. Łącznie greckie kluby zarobiły 1,2 punktu. No i też jeżeli chodzi o Ukrainę, to jedyny reprezentant, a więc Shakhtar Donieck, który co prawda zebrał baty od FC Porto, przegrywając 3-5. No niestety odpadł też w tej grze o fazę pucharową Ligi Mistrzów. Natomiast zajmując trzecie miejsce w grupie, zagra w fazie pucharowej Ligi Europy. No i jakie są perspektywy na przyszłość? Na pewno nie spadniemy poniżej tej 22 lokaty z uwagi na to, że ten dystans jest po prostu zbyt duży. No i bardziej, powiedziałbym, prawdopodobne jest to, że jeszcze awansujemy, tak jak powiedziałem wcześniej, Serbowie już, no niestety dla nas na szczęście, nie uczestniczą w tej rywalizacji, także jest naprawdę duża szansa, że Legia jeszcze nazbiera tych punktów i zarobi dla Polski właśnie cennych oczek, żeby piąć się w górę w tym rankingu. Rzućmy okiem na samym początku na to, jak to wyglądało wcześniej, a więc przed tymi meczami Legia, także Rakowa. Jak widzicie, mieliśmy lokatę 20, punktów dokładnie 24,625. Wiele zmieniło się przed nami, no bo tak jak mówiłem wcześniej, to Grecy awansowali, wyprzedzając Serbia, także Ukraina, natomiast za nami jest Chorwacja, Cypr, a także Szwecja. Chorwacja zarobiła minimalnie, natomiast no, jest też mała szansa, że po prostu nas dogoni. A teraz sprawdźmy, jak to wygląda teraz, a więc po tych wczorajszych meczach, a także jeszcze poprzednich, a więc patrząc na Ligę Mistrzów, a także Ligę Europy, cały czas jesteśmy na miejscu 20, natomiast punktów mamy zdecydowanie więcej. Jak sobie dodamy te oczka zarobione przez Legię, to jest łącznie 25,375, a przed nami, tak jak widzicie, jest Izrael, Grecja, Ukraina, a także Serbia. No i za nami cały czas jest Liga Chorwacka, mająca jedynego swojego reprezentanta, a więc Dinamo Zagrzeb. Chwalimy Legię Warszawa, bo oczywiście jest za co. Stołeczny klub awansował do fazy pucharowej, zajmując drugą lokatę za plecami Aston Villa, gwarantując sobie pucharową wiosnę. No i miejmy nadzieję, że nam bardzo dużo emocji. Kogo w ogóle Legia może trafić? Też ten, powiedziałbym, regulamin jest bardzo ciekawy. No bo pewnie jak doskonale wiecie, do fazy pucharowej Ligi Konferencji awansuje pierwsza ekipa, która zajęła właśnie miejsce w grupie Ligi Konferencji, druga ekipa, a więc Legia Warszawa, a także drużyny, które zajęły trzecie lokaty w Lidze Europy. To jest to, o co walczył Raków, gdzieś bijący się w tym korespondencyjnym pojedynku ze Szturmem Graz. Medalikom pozostawało tylko właśnie to, żeby awansować do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Natomiast ostatecznie się nie udało. Natomiast spójrzmy, kogo Legia może trafić. To są ekipy, które właśnie z Ligi Europy awansują do fazy pucharowej Ligi Konferencji. To jest kolejno Olympiakos, Ajax, Real Betis, Szturm Graz, a więc drużyna, która przecież była w grupie z Rakowem, Union z Belgii, Maccabi Haifa, szwajcarskie Servet, a także Molde z Ligi Norweskiej. No możemy się zastanawiać, który rywal jest dla Legii najlepszy. Wiadomo, że pewnie nie chcielibyśmy trafić na Betis czy Ajax. Natomiast no, pytanie, czy reszta zespołów jest po prostu w naszym zasięgu. Jeżeli chodzi o tych potencjalnych rywali, takich sylwetki, no to na pewno wkrótce nagram taki materiał, żebyśmy sobie to wszystko przybliżyli przed tym poniedziałkowym losowaniem. Losowanie oczywiście w Nyonie w poniedziałek o godzinie 14. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o ranking UEFA. Myślę, że dużo fajnych rzeczy, przede wszystkim perspektywy się do nas uśmiechają, no bo wiadomo, że ta tendencja jest naprawdę w porządku, biorąc pod uwagę ostatnie 2 lata, czy właściwie miniony rok, a także ten obecny, w którym najpierw Lech uzbierał bardzo dużo punktów, a teraz świetnie wygląda pod tym kątem Legia Warszawa. Trzymajmy kciuki, żeby wojskowi grali jak najdłużej w Europie, żeby zbierali te cenne punkty. Wiadomo, że to się gdzieś liczy ostatecznie do całej naszej ligi, do całej naszej dywizji w tej europejskiej hierarchii i to jest oczywiście szalenie istotne. Kanał 365 dni o piłce. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji kanału, czerwony guzik na dole. Pamiętajcie też o kciuku w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.